najbliższe 5 miesięcy spędzę na Sycylii. Powiem wam, że chyba jeszcze tak przygodowego lotu nie miałem. Nie mamy wody, jest kurde 33 stopnie. Są śmieci, jest sucho, jest pięknie. Siemano kocury, siemano bambury, siemano koty, sztosy, kabanosy. Zróbcie sobie herbatkę, zróbcie sobie kawusie, co tam chcecie. Chodźcie tu bliżej, bo musimy pogadać. Szykuje się bowiem coś bardzo specjalnego. Otóż na początku lipca skończyłem studia magisterskie. Brawo ja, wiadomo. I w związku z tym wybieram się teraz na absolwenckiego Erasmusa. No i z racji tego najbliższe 5 miesięcy spędzę na Sycylii. Prawdę mówiąc, nie do końca wiem, czego się tam spodziewać. Wiem tylko tyle, że będę stacjonować w Agrigento, czyli na południu wyspy, i będę tam odbywać praktyki w takiej agencji pozarządowej w dziale wideo. Tyle wiem. Wszystko się okaże na miejscu. O całych takich procedurach erasmusowych i wszystkim z tym związane myślę, że zrobię kiedyś osobny odcinek, także o tym też wam kiedyś poopowiadam, jak to wszystko przeszło. Na ten moment tyle, że tak powiem, wystarczy. No ale czego w związku z tym możecie się spodziewać teraz wy? Na pewno będę chciał na Sycylii bardzo dużo vlogować, ale z racji, że chcę to robić częściej i bardziej na bieżąco, no to zmieni się też delikatnie format tych vlogów. No bo wcześniej te vlogi były dużo bardziej merytoryczne, bardziej przygotowane. Oczywiście ciekawostki nadal się będą pojawiać, ale cały film będzie taki bardziej na dziko. Montaż też nie będzie aż tak bardzo intensywny, tylko bardziej taki delikatny, tak jak to życie naprawdę wygląda. Będzie teraz trochę więcej lifestyle'u i takiego casual all day living niż takiego naprawdę intensywnego, podróżniczego klimatu. Także mam nadzieję, że ten format też do kogoś dotrze. Ja na pewno się będę dobrze bawił, pokazując wam takie żyćko na półrocznej erasmusowej emigracji. A teraz, jak możecie zauważyć, jesteśmy już na lotnisku, jesteśmy już po odprawie, więc zaraz udajemy się na lot i lecimy do Trapani. Seguiamo la ricetta. Lot lotem, ale Duolingo trzeba zrobić. 132 dni, kochani. Nie są przelewki. Jak się płynęło? Płynęło się świetnie. Dostałam batonik od pani. Jest gorąco, ale jest lepiej niż myśleliśmy, że będzie. Bardzo miła pani to była. Mhm. O, jadą nasze walizki. Dobra, no i wylądowaliśmy, ale powiem wam, że chyba jeszcze tak przygodowego lotu nie miałem. No bo na początku zaczęło się od tego, że mieliśmy lądować w Katanii, ale dobę przed naszym lotem dostaliśmy SMS-a, że jednak lot odbędzie się z Katowic do Trapani, czyli w ogóle drugi koniec wyspy, a to dlatego, że w Katanii wybuchły jakieś pożary na lotnisku. I to w ogóle już było jakoś tydzień temu, no ale dalej się po prostu z tego nie pozbierali. I co? No i potem dotarliśmy już do samolotu, ale przygód ciąg dalszy, bo potem godzinę czekaliśmy na po prostu wylot. Z powodu jakichś restrykcji na lotnisku nasz samolot akurat nie mógł wyruszyć na pas startowy i jeszcze godzinę się kisiliśmy w samolocie. Potem jeszcze jakieś turbulencje, no mówię wam, cuda dziwy, nie mamy wody, jest kurde 33 stopnie i jest hardcore. A nie mamy wody dlatego, że bardzo się spieszyliśmy na autobus z samolotu, z lotniska w sensie, do Agrigento, w którym będziemy mieszkać. Więc jakby poświęciliśmy zakup wody na rzecz zdążenia na autobus. I powiem wam, jest hardcore, ale damy radę. Jesteśmy teraz jak w tym odcinku w Breaking Bad, jak utknęli na meksykańskiej, nowomeksykańskiej pustyni, sawannie, no to tam właśnie był taki przypał z wodą, to się czujemy dokładnie tak jak oni teraz. Jest grubo, ale jest fajnie. Szybki update, mieliśmy mały przystanek, udało nam się kupić wodę. 2 godziny już za nami, została jeszcze 1,5, coś takiego. Ja sobie czytam e-booka na Kindlu i no walczymy z trasą.
tam, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę, już nas trochę boli, ale jest okej. Takie pierwsze wrażenie z tego, co tam za oknem widzimy. Bardzo dużo terenów jest spalonych. Kurczę, jednak naprawdę mają tutaj problem z tymi pożarami. Między innymi dlatego też właśnie nasz lot zmienił destynację. No ale rzeczywiście już chyba dobre 10 razy widzieliśmy tutaj, jak jakieś takie trzcinowe tereny są spalone. Co prawda na żywo nam się tu nic nie paliło, ale po prostu widzieliśmy zwęglone tereny. No jest gorko, co tu dużo mówić. O, jakiś gupek śmieci palił. Bardzo brzydko. Jak tam pierwsze wrażenia? Jestem trackerem na trasie i wrażenia są takie, że faktycznie, tak jak ludzie opowiadali, to jest troszkę tych śmieci i jest sucho, ale jest pięknie. Są śmieci, jest sucho, jest pięknie. Trzy rzeczy. W oddali widać już Agrigento. Nie wiem, czy widać. Chyba widać. No i dotarliśmy do Agrigento, także teraz czas nasze ostreczowane walizki dotachać do naszej erasmusowej stacji. W ogóle z tymi walizkami bardzo protip, żeby tak robić, bo raz, że zabezpieczamy swoje walizki przed dodatkowymi szkodami i unikamy jeszcze możliwości, żeby ktoś próbował na lotnisku naszymi walizkami co nieco przemycać. Także protip. No, także my teraz z tym idziemy znaleźć i zobaczyć mieszkanie. Dotarliśmy, jesteśmy na mieszkaniu, także ta klita tutaj będzie naszym domem na najbliższe 5 miesięcy. Kurde, ale mieliśmy do przeprawienia się przez taką ilość schodów z tymi walizkami, że jesteśmy absolutnie exhausted. No dobra, czas rozpakować ten burdel. Let's go! Nie lada zmaganiach się nam udało troszkę tutaj zadomowić i już mamy listę questów do zrobienia. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się uda, bo jest dosyć późno, ale jutro na pewno musimy kupić papier toaletowy. Dobra misja, pierwsza misja. A oby właśnie nawet się dzisiaj to udało. Kolejna rzecz. Nie popełniajcie moich błędów, ja robię je za was. Nie pomyślałem o tym, że jeszcze w niektórych zabudowaniach, nie wszystkich, tak jak wyczytałem, ale są takie dziwne kontakty i nie wchodzą nam wszystkie wtyczki. Niektóre wchodzą, niektóre nie, ale musimy też jutro obowiązkowo kupić adapter, także to będą misje na jutrzejszy dzień. No i jakieś zakupy spożywcze. Teraz się udało rozpakować. Nie mamy nic, nie mamy wody, nie mamy papieru, nie mamy nic jeść. Jest 21 i mamy jeden nocny sklepik, żeby jeszcze dzisiaj kupić coś do jedzenia i miejmy nadzieję papier toaletowy. A jak nie, to jutro i tak jak mówię, adapter też jutro i potem zobaczymy. Muszę jeszcze się dogadać z moim gościem od tej pracy erasmusowej, gdzie ja mam jutro pójść, co robić, czy kiedy ja zaczynam w ogóle. Nic nie wiem, totalnie przepływ informacji, bardzo stereotypowo włoski. Dobra, idziemy na miasto załatwiać rzeczy. O, a tak prezentuje się nasz widok z okna. W sumie z wyjścia od domu na najbliższe 5 miesięcy. A tu jest Dianka. Hejka! Ładnie tu bardzo. Gorąco bardzo. I tak samo jak gorąco, tak jest ładnie. Poznaliśmy jeszcze przed chwilą naszych współlokatorów erasmusowych i poratowali nas jedną rolką papieru. Także na to już dzisiaj kryzys jest już zażegnany. No i co? Teraz sobie chodzimy tutaj po tych uliczkach i próbujemy zrobić te zakupki. No, na mieszkaniu będzie nas łącznie 6, to znaczy jest nasza dwójka, jeszcze 4 innych erasmusów. Także zadomawiamy się, idziemy sobie teraz patrzeć na te uliczki, bo nocą tutaj całkiem dużo się jeszcze życia kręci. Paradoksalnie teraz, a nie w dzień, bo jest w dzień za gorąco. Macie jakiś super... Woda.
udało nam się zrobić zakupy spożywcze. Także misja na dzisiaj wykonana. Jej, mamy wodę. Już na pierwszy rzut oka bardzo często nam się pojawia ten symbol, który widzicie tutaj. Jest to tak zwana trinakria i jest to herb Sycylii. Jest to meduza z takimi trzema nogami, trochę jak swastyka. No i każda z tych nóg symbolizuje jeden z głównych wierzchołków Sycylii. No bo właśnie Sycylia, jak się spojrzy na mapie, to jest takim trochę dziwnym trójkątem. Dobra, misja na dzisiaj wykonana. Ale jest nawet wieczorem taka temperatura, że naprawdę idzie umrzeć. Dobra, może się przyzwyczajmy, nie będzie tak źle. Będzie super. Także tak, tego właśnie się możecie teraz spodziewać na tym kanale. Przez najbliższy czas. Całkiem długi czas. Dobra, dzięki wam bardzo za oglądanko. Pamiętajcie, co tam macie robić. Lajkować, kurde. Komentować. Klikać dzwoneczki. No, subować, wiecie. To się liczy, to jest ważne. Będę wdzięczny. Yo.